Dzień dobry, kochane. Witam, witam Was ciepło, witam Was serdecznie. Na samym początku chciałabym Was, bym Wam jeszcze raz bardzo, bardzo podziękować z całego serca za wszystkie gratulacje Wasze, za wszystkie słowa otuchy, za całe wsparcie, które popłynęło wraz z tymi słowami, bo czułam je bardzo, bardzo mocno. I bardzo się cieszę, że cieszycie się również moim własnym, osobistym sukcesem, jakim było wydanie tej książki. Bo powiem Wam szczerze, że mimo, że to się dopiero, że tak powiem, zaczęło i to tak naprawdę dla mnie sukcesem już było, może nie samo napisanie, bo ja bardzo lubię pisać, więc to mi nie zajęło jakoś tam, nie było to dla mnie trudne, ale no właśnie, ale sukcesem było dla mnie wyjście, pokazanie się z tym. To był dla mnie duży sukces, także cieszę się bardzo, kochany, bo przyznaję nawet, że nie spodziewałam się, że tyle osób będzie mi kibicować. Nie to, żebym Was nie wierzyła, ale... No, ale było przy tym dużo mojej takiej, wiecie, nieśmiałości. Także cieszę się, że to wyszło, że to poszło i teraz po prostu mogę się temu poddać i oddać. Cześć Wiola, cześć Małgosiu. Ale kochane, przychodzę do Was dzisiaj z takim tematem, który jest od kilku dni blisko mnie. I chyba z racji tego, że w ostatnim czasie dużo myślę już o warsztacie, który będę prowadzić pod koniec miesiąca w temacie ja kobieta, złość, lęk i bezsilność. I często jest tak, Wam powiem, że albo jak ja coś w sobie przerabiam, albo właśnie gdzieś ta moja głowa, tak, to moje serce krąży przy jakimś temacie, to często jest tak, że przychodzą do mnie osoby na sesję. Inaczej, te osoby, które pojawiają się na sesji, tak naprawdę przychodzą z tematem do pracy, no właśnie, tym, który gdzieś tam w tej przestrzeni krąży, mimo że one się zapisują często wiele, wiele miesięcy wcześniej. Więc to nie jest przypadek. Z tematem złości, kochane. Temat złości, ogromny temat, ale ja bym chciała Wam dzisiaj powiedzieć o takim jednym aspekcie, bo może być tak, że ten aspekt, który wyszedł, tak jakby pojawił się na sesji u jednej duszyczki, z którą pracowałam wczoraj i również dzisiaj u zupełnie innej, być może też Was dotyczy i też Was do czegoś zainspiruje. A więc pracowałam, kochane, z duszyczką, która się zgłosiła z takim problemem, że od długiego czasu, to mam na myśli w latach ten czas, nie może odpuścić złości do bliskiej osoby. Mimo że świadomie rozumie, wie, że to w ogóle nie ma sensu i nie ma sensu tej złości trzymać, że ta złość ją zatruwa, tak, że, no, że niczego dobrego nie wnosi ani dla niej, ani do jej życia, ani do życia tej osoby, no nie ma nic z tego dobrego, to nadal co jakiś czas ona się pojawia. To nadal ona wraca, nawet jeżeli jest chwilowy jakiś tam spokój, to ona później wraca, ona się później nasila, ona później sprawia, że, no, że się musi tak jakby, wiecie, wydostać, no bo nasila się w ciele, więc ona się musi później wydostać. No i tak się dzieje cały czas cyklicznie. No i ta duszyczka, tak jak sama powiedziała, mówię już pod różnymi kątami, pracowała właśnie tak jakby z tą złością, żeby ją uwolnić, żeby zobaczyć, że to nie ma sensu i wiecie, no całe mnóstwo rzeczy. I bardzo często jest tak, podczas takich sesji indywidualnych, że zanim ja dokładnie zobaczę, co się pod tym kryje, to najpierw przychodzi mi informacja, której nawet sama nie zawsze rozumiem, tak jakby ten pierwszy moment, tak? No i wyobraźcie sobie, że właśnie w trakcie tej sesji
Mamy ten temat przewodni złości, tak, różne rzeczy tutaj widzę, różne rzeczy się pojawiają, ale cały czas czuję, że to jeszcze nie jest tak jakby taka pierwotna przyczyna. I nagle mi przychodzi takie zdanie. To zdanie było skierowane jakby do tej osoby, tak, bezpośrednio. Całe szczęście, że ty masz tą złość, bo inaczej byś umarła. I w pierwszej chwili, jak ja to jakby wiecie, usłyszałam z góry, to sama poczułam zaskoczenie. Sama poczułam zaskoczenie, bo nie rozumiałam jakby no, co ma tak jakby złość z tym wspólnego i czemu to tak się ma do tego. I dopiero później, po tej chwili jeszcze, jak ją wyraziłam, to też ta duszyczka, z którą miałam sesję, bardzo mocno ją to zdanie poruszyło, mimo że na początku obie w ogóle nie rozumiałyśmy, o co chodzi. Dopiero po chwili pokazało się bardzo dokładnie, czemu ta złość musi być podtrzymywana, czemu ona musi być generowana i czemu ona by bez niej tak naprawdę umarła. Wyobraźcie sobie teraz, zanim ja dojdę do sedna, trochę z innej strony Wam powiem. Na 100% każda z Was nieraz, bo to przecież ludzka emocja, odczuwała złość. I co się dzieje w naszym ciele, kochane, kiedy my zaczynamy czuć złość? Jak zaczynamy czuć złość, to zaczynamy czuć pewne poruszenie w ciele. Im ta złość się wzmaga, tym to poruszenie jest no, coraz mocniejsze, coraz silniejsze, coraz głębsze. W pewnym momencie, jak na przykład wybuchamy złością i za tym idzie choćby, nie wiem, wiązanka słów, ta złość się rozładowuje, ale wychodzi bardzo silna, bardzo konkretna taka energia ruchu, tak? Najpierw się to wzmaga w ciele, czyli się zaczyna, się ciało się zaczyna poruszać, a później wychodzi to na zewnątrz. Robert, a chłopaków to tu może nie ma? A powiem Ci, że nie wiem, ale fajnie, że jesteś, Robert, tutaj, bo zawsze mi się wydaje, że głównie kobiety mnie oglądają, i cieszę się, że się miło zdziwiłam. No właśnie, kochane, wychodzi po prostu, wiecie, jest poruszenie, tak? Jest poruszenie w ciele, później jest to poruszenie na zewnątrz i jest wybuch bardzo mocnej, konkretnej energii o bardzo dużym ładunku energetycznym. Jak się okazało, w wyniku różnego rodzaju traum u tej duszyczki, traum, które spowodowały bardzo mocne pokłady bezsilności, bardzo mocne pokłady bezradności i takiej wręcz takiego poczucia bez sensu, złość jako taki, wiecie, katalizator była jedyną emocją, która była w stanie ją poruszyć do życia. I faktycznie, jeżeli ona by tej złości nie miała, to w dużym prawdopodobieństwie, byłoby tak, że ona by się nawet z łóżka nie ruszyła. Że ona by się nawet nie ruszyła z łóżka, nie miałaby motywacji, bo nie byłoby energii, która by ją wprawiła w ruch. Na poziomie biologicznym, kochane, i my to już wiemy, choćby nawet, wiecie, z totalnej biologii, na poziomie biologicznym jest tak, że organizm nasz, na takim fizycznym, biologicznym poziomie, cały czas dąży do przetrwania. Czyli do tego, żeby nie umrzeć. Cały czas dąży do przetrwania. I na poziomie emocjonalno-energetycznym jest dokładnie tak samo. Jest dokładnie tak samo. I złość jest, no właśnie, bardzo często takim aktywatorem naszej życiowej energii. Naszej życiowej energii. I teraz, jeżeli tak jest, tak jak w przypadku u tej duszyczki, to
sama praca nad tą złością pod tytułem, wiecie, no nie chcę się złościć, nie chcę czuć, że żeby ta złość tam we mnie wzrastała, wzmagała się, po prostu nie ma sensu. Znaczy inaczej, nie to, że nie ma sensu, przepraszam, źle się wyraziłam, poniekąd nie ma sensu, ale tak naprawdę bardziej mi chodziło o to, że ona nie będzie skuteczna. Nie będzie skuteczna, bo może być tak, że w jakimś konkretnym przypadku, nie mówię, że w każdym tak będzie, ja się odnoszę, kochane, tylko do tego konkretnego przypadku i być może do przypadku niektórych z Was. Może być tak, że złość w tym danym konkretnym przypadku jest jedyną energią, która jest w stanie nas poruszyć do życia, która jest w stanie sprawić, że ja pójdę w działanie, która jest w stanie sprawić, że ja dokonam jakiejś zmiany, że ja wyjdę z jakiegoś utknięcia, że ja coś zrobię, że ja spełnię w cudzysłowie nawet jakiś obowiązek pod tytułem muszę się umyć, muszę, nie wiem, iść do pracy, tak, muszę odprowadzić dziecko do przedszkola. Jest jedyną energią, która wprawi mnie w ruch. I bardzo często tak jest, kiedy w dzieciństwie duże pokłady energetyczne właśnie zamknęły się w takiej traumie bezsilności, bezradności i takiego poczucia bez sensu, że być może w dzieciństwie ja wiele robiłam, no bo to jest normalne, że dziecko małe ma dużo jeszcze, wiecie, takich zasobów energetycznych, jeżeli jest zdrowe fizycznie, to tam jest dużo energii, tak, że może ja się starałam, ja może wiele z siebie dawałam, żeby, nie wiem, zadowolić rodziców, albo żeby rodzice się nie kłócili, żeby był spokój w domu, żeby tata nie pił. No, miałam jakiś swój plan, miałam jakiś swój projekt, który próbowałam zrealizować i być może bardzo dużo z siebie dawałam wtedy, ale to nie przyniosło skutku. I jak to nie przyniosło skutku, to ja się z tego wycofałam, co jest też tak jakby, wiecie, no, normalnym mechanizmem. Coś widzę, że coś nie przynosi skutku, to się po prostu wycofuje. Zaczynam wycofywać swoją energię, zaczynam ją zamrażać. Ale w dorosłym życiu jest inaczej, kochane, bo my w dorosłym życiu mamy wiele obowiązków, my w dorosłym życiu no nie zawsze jest tak, że możemy na kogoś liczyć, tak? Czasem faktycznie trzeba wstać z łóżka, podnieść ten dupsko za przeproszeniem, podnieść ten tyłek i iść do pracy, tak? Odwieźć dzieci do szkoły, przypilnować, żeby dzieci miały co jeść, żeby było ciepło w domu, żeby było bezpiecznie. Więc my nie możemy do końca tej energii wycofać. My potrzebujemy pewnej motywacji i pewnej energii, która wprawi nas w ruch. Która wprawi nas w ruch, bo nie wprawienie tej energii w ruch, no właśnie, oznacza po prostu śmierć. Oznacza po prostu śmierć, oznacza często skrajne zaniedbanie nie tylko nas, ale być może również najbliższych osób, na przykład wtedy, kiedy mamy dzieci, jakieś małe istoty, które są od nas zależne. Dajcie znać, kochane, czy to jest zrozumiałe. Czy to jest zrozumiałe tutaj, o czym mówię? No właśnie, i to jest taki przykład, kochane, jak praca ze złością, jako emocją, praca, która ma zmierzać w kierunku nie chcę już tej złości czuć, po prostu się nie może sprawdzić, bo to jest tak, jakbym sobie odebrała część energii. To jest tak, jakbym sobie odebrała, jakbym siebie pozbawiła jakiejś ilości energii. I to się nie może sprawdzić. My to potrzebujemy zupełnie inaczej podejść do tego. Po pierwsze, odblokować te traumy, tak? Tej bezsilności, tej bezradności. Więc to jest pierwsza rzecz, dlatego ten warsztat, który będę prowadziła, właśnie się tak będzie nazywał, złość, bezsilność, lęk. A po drugie, nauczyć się, czerpać z innych zasobów.
czerpać z innych zasobów. Nie możemy, wiecie, stanąć tylko na tym pod tytułem ja nie chcę czuć złości, no i w sumie to nie będę jej czuć, tak? I wiecie, i koniec. Bo jeżeli ja tak do tego podejdę i jest możliwe, że ja jej nie będę czuła, bo na przykład ja ją stłumię. Przecież my doskonale wiemy, kochane, jak się tłumi emocje, tak? I jeżeli ja ją stłumię, to w tym konkretnym przypadku będzie to skutkowało tym, że zacznę się wprowadzać w stan apatii, w stan beznadziei, a prędzej czy później również w stan depresji, bo depresja jest niczym innym jak tak naprawdę długotrwale stłumioną złością i gniewem, czyli stłumionym bardzo potężnym ładunkiem, znaczy stłumienie bardzo mocnego, konkretnego ładunku energetycznego. No właśnie, kochane, piszecie, że zrozumiałe. To dobrze, to dobrze. Ja nawet tak myślałam, wam powiem, czy by, chociaż nie planowałam, dzisiaj to mi dopiero tak przyszło, czy by nie zrobić również taką weekendową chociażby wersję online tego warsztatu Złość, lęk i bezsilność. Dlatego, że to jest naprawdę gruby temat i tam jest tyle, wiecie, różnych zależności pomiędzy tymi trzema aspektami, złość, lęk i bezsilność, tyle tak jakby wzajemnych powiązań, tyle wzajemnych uwikłań, że z jednej strony jest to aż fascynujące, nawet dla mnie, dla terapeuty, z jednej strony jest to fascynujące, no a z drugiej strony naprawdę potrzebujemy, wiecie, my potrzebujemy pociągnąć za te wszystkie sznurki, jak to się mówi. Więc się zastanowię, bo nie planowałam, a miałam zaplanowany, wam powiem, warsztat na listopad, ja kobieta, drugą edycję, ja kobieta w przepływie pieniędzy, więc nie wiem, jak to się przesunie. Nie wiem, czy mi się uda jeszcze do końca roku, bo później też mam wyjazd na kilka tygodni. Ale tak dzisiaj poczułam, że ten warsztat jest rzeczywiście bardzo wartościowy i chociażby, żeby weekend, tak jak mieliśmy ten warsztat o granicach, żebyśmy chociaż sobotę w niedzielę zrobiły w tej formie online. Wyrażacie swoje chęci, kochane, też. Proszę o wersję. Więc może rzeczywiście dobrze by było to faktycznie zrobić, a ten, który ja pierwotnie planowałam na ten termin, gdzieś tam albo przesunąć na grudzień, albo po prostu jak się nie da już w inny sposób, to w tym roku jeszcze z niego zrezygnować. No nic, kochane, to tyle ode mnie dzisiaj. Dzięki, że tutaj byłyście. Wszystkiego dobrego, dbajcie proszę o siebie w tym dziwnym czasie, pełnym różnych wyzwań, pełnym bardzo, bardzo różnych wyzwań. I jak tylko będę mogła, będę tutaj do was przychodziła i dzieliła się tym, co aktualnie mogę, tym, czym aktualnie mogę. Także wszystkiego dobrego, kochane. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa. Hej.